Jak nazwać sytuację, gdy zespół wypracowuje sobie kilkanaście okazji golowych, a piłka nie chce wpaść do siatki? No dlatego piłka jest taka piękna. No, co mogę powiedzieć? Na pewno z przebiegu spotkania nie zasługiwaliśmy na porażkę. Natomiast mając tyle sytuacji z liderem naszej ekstraklasy, przynajmniej jedną trzeba strzelić. A sam miałem sytuację, gdzieś Kuciak dobrze dysponowany, tu poprzeczka, więc możemy sobie pluć sami do siebie, bo niestety rzeczywistość okazała się brutalna, bo najważniejsze tu są punkty, a tylko mogę powiedzieć tyle, że z chłopaków widać, że jest wiara, że staramy się. Natomiast gdzieś jak jest człowiek na dole tabeli, zawsze przysłowiowo brakuje tego piłkarskiego szczęścia. My dzisiaj tego szczęścia nie mieliśmy, pomijając już inne spotkania, natomiast koncentruję się na tym dzisiejszym i niestety liczy się to, co w sieci, a nie mogliśmy strzelić bramki. No właśnie, jak sam powiedziałeś, wielokrotnie wspierałeś akcje ofensywne drużyny i po jednej z twoich główek piłka wylądowała na poprzeczce. Naprawdę szkoda tej sytuacji. No szkoda, tam później chyba Szymon jeszcze miał sytuację, jeszcze było kilka, ale tak jak mówię, możemy teraz mówić, że tylko być zadowoleni po naszej postawie, bo widać było, że gryziemy trawę, że nie odpuszczamy, że gramy do końca. Postawiliśmy w drugiej połowie, wiedzieliśmy, że Lechia będzie już nas kontrowała, gdzieś naraziliśmy się trochę na kontry i nie potrafiliśmy zamienić naszych sytuacji na bramkę, bo trzeba w takiej sytuacji trzeba postawić po prostu kropkę nad i, a my tego nie umieliśmy zrobić. I Lechia szczęśliwie wygrywa, ale tu się liczą punkty. I tyle. Tym razem VAR nie był koszmarem Zagłębia, więc czego zabrakło, by wygrać z liderem? Tak jak powiedziałem, trzeba było postawić kropkę na D, czyli strzelić bramkę. Myślę, że w pierwszej połowie mieliśmy ku temu dobre sytuacje, w drugiej tak samo, więc dążyliśmy do wyrównania. Nie można powiedzieć, że zabrakło nam ambicji, woli walki. Natomiast w Ekstraklasie na wyższym poziomie jest czasami to za mało. Dzisiaj ten łódź szczęścia, bo można to tak powiedzieć, kto oglądał spotkanie, na pewno nie był po naszej stronie. No właśnie, jak widać, jest nas tyle sportowej złości, by wreszcie odpalić, odbić się od dna? Znaczy wierzę, że tak, że pokazujemy w każdym meczu, że naszymi działaniami na boisku nie odstajemy od drużyn grających. Czasami w piłce tak bywa, że jeżeli się chce się bardzo, gdzieś to nie wychodzi może pod względem punktowym, ale ja wierzę, że w końcu przyjdzie to jakby przełamanie. Inne drużyny też nie wygrywają, nie wszystkie, ale też nie możemy patrzeć na innych i koncentrujemy się przede wszystkim na naszej pracy, bo wierzę, że praca przyniesie efekty i cały czas wierzymy, że jesteśmy w stanie doskoczyć i uciec z tego ostatniego miejsca. Bardzo dziękuję. Dziękuję.